Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i ciągle jeszcze sportu. Pewnie ostatni raz przedstawiam pana w ten sposób. Kiedy sportem będzie się zajmować ponownie osobny resort, to może pan nam powie od razu, czy dowiemy się tego za czas jakiś? Moje nazwisko Jarosław Selin, bo nie wszyscy oglądają, niektórzy tylko słuchają, a pani redaktor nie raczyła... Jak to nie powiedziałam? Wymieniła mnie z funkcji, a nie wymieniła nazwiska. Przepraszam bardzo, to może ugryzł. Ale już wiem. Sam się przedstawiłem słuchaczom, nie ma problemu. Pani redaktor, ja nawet dzisiaj o godzinie 14, bo dzisiaj zaczyna obrady Sejm, przed Sejmową Komisją Sportu, będę z przedstawicielami oczywiście odpowiedniego departamentu, sprawozdawał posłom, bo zażyczyli sobie takiego spotkania, podsumowanie olimpiady w Tokio, więc obowiązki swoje wypełniamy w naszym resorcie. Tutaj premier Gliński jest bardzo aktywny w dziedzinie zarządzania polskim sportem. W tej komisji chciał uczestniczyć osobiście, ale jest na delegacji zagranicznej, więc ja go zastępuję. I myślę, że efekt tych naszych prac w dziedzinie sportu od początku, kiedy to nam przyznano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest bardzo dobry. Powiększyliśmy budżet na przykład na rok 2022 o prawie 300 milionów złotych. Panie ministrze, przepraszam, że przerwę, ale w takim razie, jeżeli jest tak świetnie, to po co znowu następuje zmiana, jeśli to połączenie nastąpiło 1 marca tego roku? Czyli Ja mówię o tym wszystkim dlatego, pani redaktor, że o tym, że ma nastąpić zmiana, to mówią media. Czasami rzeczywiście też się wypowiadają politycy, czy to anonimowo, czy nawet już pod nazwiskiem, ale ja tego nie mogę potwierdzić, dopóki nie zapadnie decyzja. To nie wiadomo, że będzie osobne Ministerstwo Sportu, bo już niektórzy politycy szykują się na to stanowisko. Jeden głównie się szykuje. Ja wiem. I wy to skrupulatnie relacjonujecie, bo zmiany personalne są szczególnie interesujące dla mediów, ja to rozumiem. Natomiast na twardo ja nie mogę potwierdzić, że taka zmiana się dokona. My wypełniamy swoje obowiązki w tej dziedzinie. Ale to nie znaczy, że pan nic nie widział, nic nie słyszał oficjalnie, tylko z mediów od dziennikarzy. Wszystko widziałem, wszystko słyszałem, ale wszystko jest na razie w sferze spekulacji, a nie decyzji. Ja czekam na decyzję. Decyzję każdą oczywiście przyjmiemy. Nawet ta reorganizacja rządu, już nie pytam o nazwiska, ale czy nie jest przesądzone, że będzie kolejna reorganizacja rządu, czyli podział ministerstw. O tym liderzy Zjednoczonej Prawicy mówią, że będzie prawdopodobnie niewielka i prawdopodobnie przeprowadzona do końca października, ale o żadnych szczegółach ja nie mogę mówić, bo to są rzeczy, które w odpowiednim momencie będą komunikowane. No to ma pan okazję, może nie po raz ostatni pana tak przedstawiłam, ale ma pan okazję skomentować jako wysoki urzędnik sportowy, a nie tylko jako kibic, wczorajszy ważny mecz z Albanią, nieco popsuty przez kibiców, a właśnie kiboli albańskich. Przyznaję, że dużo emocji, bo to był mecz ważny, żeby osiągnąć drugą pozycję w naszej grupie w tych eliminacjach. I to zwycięstwo było w związku z tym bardzo ważne, bo Albania dzielnie stawała dotąd w tej grupie i miała drugą pozycję nad nami. No teraz to się zmieniło i naprawdę mamy bardzo duże i poważne szanse, żeby w tych mistrzostwach się znaleźć. Także to zwycięstwo było bardzo ważne, a nie było łatwe. Jak wczoraj widzieliśmy, nie było łatwe. Albańczycy są jednak waleczni, to było widać na stadionie. Niestety waleczni okazali się też i to w niewłaściwy sposób kibice i to nam zakłóciło to widowisko. To skoro nie powiedziałam na początku, jeszcze raz powiem, naszym gościem w Salonie Politycznym Trójki jest Jarosław Selin. Panie ministrze, od niedzielnego wieczoru słyszę, że zagłuszanie przemówień uczestniczek Powstania Warszawskiego podczas demonstracji zostaje w Europie, zostało sfinansowane przez władze. Słyszę, że to skandal, że Stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza to faszyści, a minister Gliński powinien podać się do dymisji, bo dotuje radykałów. Proszę się do tego odnieść. Ja nie wiem, o co chodzi, bo legalne stowarzyszenia pozarządowe, legalnie działające, zarejestrowane, mogą występować o granty w różnych programach władzy publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej. I takie granty otrzymują, tylko nielegalne organizacje nie mogą o takie granty występować.
No właśnie, to od razu w tym momencie przypomnę, że Adam Szłapka, i nie on pierwszy, składa wniosek o delegalizację Stowarzyszeń Roberta Bąkiewicza. Z uzasadnieniem, że zakłócał jakąś manifestację. No to niech pan Adam Szłapka będzie konsekwentny i wystąpi o delegalizację Komitetu Obrony Demokracji, Obywateli RP, jakichś lotnych brygad opozycji, strajku kobiet, które to organizacje systematycznie, regularnie zakłócają, zagłuszają różnego rodzaju nasze manifestacje, nawet o charakterze modlitewnym, nawet o charakterze religijnym, co jest już szczególnie moralnie dwuznaczne. Więc niech pan Adam Szłapka, jeżeli takie jest uzasadnienie. Ale myślę, że jest szersze, że to jest fragment uzasadnienia. Nie, ja tego nie czytałam, ale myślę, że chodzi o więcej. Niech pójdzie do sądu i niech udowodni, że ta organizacja działa niezgodnie z prawem, że łamie jakieś elementy polskiego prawa. Niech to spróbuje udowodnić. No póki co jest to organizacja legalna i ma prawo korzystać z legalnych form działalności publicznej, również z pozyskiwania grantów. Wiadomo, że to jest właśnie ta organizacja, która zorganizowała już wiele lat temu. Trzeba im to przyznać. To nie jest nasze, przez moje środowisko polityczne organizowane wydarzenie, ale właśnie przez nich pewną formę obchodów najważniejszego święta państwowego w Polsce, jakim jest Dzień Niepodległości, czyli Marsz Niepodległości. Bardzo dużo ludzi w tym marszu uczestniczy i to nie są narodowcy. Bardzo dużo ludzi uczestniczy, ale przyjęło się uważać, tak, że to jest po prostu jedna wielka awantura głównie na ulicach Warszawy. No nie jest. Awantura to była w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy dochodziło do zamieszek ulicznych, bijatek z policją, prowokacji i tym podobnych rzeczy. Kiedy my rządzimy, to takich rzeczy nie ma. Co najwyżej pojawiają się na obrzeżach tej manifestacji jakieś nieliczne, ekstremalne środowiska ze skandalicznymi banerami i na to reakcje są. Natomiast nie ma bijatek na polskich ulicach, tak jak było w czasie Platformy Obywatelskiej, a bardzo wielu ludzi chce w takiej formie demonstrowania własnego patriotyzmu uczestniczyć i przychodzą tam całe rodziny, nawet z małymi dziećmi. Przecież widzimy to co roku. Więc akurat temu środowisku ta impreza się udała, trzeba przyznać, i ją konsekwentnie realizują jako legalna organizacja działająca w Polsce. I będzie nadal legalna, tak pan przewiduje, że nie ma takich powodów, żeby tę organizację zdelegalizować? A czy pani zna uzasadnienie posła Szłapki? No właśnie, nie znam do końca. Cały czas słyszę o radykalizmie. Pojawiają się też, ale pewnie nie w uzasadnieniu, ale w wypowiedziach różnych posłanek lewicy, słowo faszyzm, że to jest organizacja, to są organizacje faszystowskie. No ja słyszałem, że lider tej organizacji w stosunku do jednej z posłanek, chyba lewicy, postanowił z nią się spotkać w sądzie właśnie dlatego, że użyła takiego sformułowania i w ten sposób go określiła. Więc zobaczymy, jaki będzie wynik tego procesu. Będzie musiała prawdopodobnie udowodnić, że pan Bąkiewicz jest faszystą. Niech próbuje. Zobaczymy, jaki będzie wynik procesu w tej sprawie. Ale jeżeli radykalizm im przeszkadza, to dlaczego im nie przeszkadza ten radykalizm przejawiający się w manifestacjach dzisiejszej opozycji i różnych organizacji ją wspierających, który na przykład mówi, że Kaczyński powinien skończyć jak Czełczesku, albo że powinien wisieć, albo że do wora i wiadomo gdzie dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli ciąć po skrzydłach, to z każdej strony. Ja uważam, że skoro oni chcą delegalizować tę organizację za radykalizm, to niech zwrócą uwagę na radykalizm po drugiej stronie, który jest bardzo ostry, bardzo też wulgarny, o czym się przekonaliśmy zwłaszcza rok temu, nawołujący do przemocy, a nawet ją stosujący, więc niech będą konsekwentni, jeżeli im radykalizm przeszkadza. A jak pan odebrał tę obecność Stowarzyszeń Roberta Bąkiewicza na Placu Zamkowym? Czy one tam były na miejscu? Już to jest pytanie kończące ten wątek. Generalnie nie lubię, jak się zakłóca jakieś legalne manifestacje, bo to się robi na przykład notorycznie wobec manifestacji, które my organizujemy i mi się to nie podoba. Ale takie oburzenie nie występuje w większości mediów, czy też tych polityków, którzy dzisiaj się tak oburzają, kiedy to zagłuszanie jest w stosunku do naszych manifestacji, a nawet spotkań o charakterze religijnym czy modlitewnym. Wtedy nie ma żadnego oburzenia, a tutaj nagle oburzenie jest. No zasiali wiatr, zbierają burzę. No się okazało, że jakieś środowisko postanowiło zastosować tę samą metodę wobec ich manifestacji. Ale nie było, jak niektórzy mówią, nasłane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, to jest organizacja, która nie ma z nami związku politycznego i sama sobie coś takiego zaplanowała. No mamy najwidoczniej na ulicach polskich miast rywalizację Tusk-Bąkiewicz, Bąkiewicz-Tusk. Co nam do tego? Panie ministrze, nie po raz pierwszy słyszymy o polexicie, ale teraz słyszymy częściej, że to nie jest polexit tyle zaplanowany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale on może się zdarzyć w ten sposób, że jakaś machina zostanie wprowadzona w ruch. Właściwie już została i nie da się zatrzymać, tak jak to było w Wielkiej Brytanii, kiedy to hasło referendum rzucił premier Cameron. Ale u nas hasła referendum nikt nie rzuca. Nie, ale są inne zdarzenia, które zdaniem części opozycji mogą doprowadzić do tego, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Polska Pan nie widzi takiego zagrożenia? Polska nie wyjdzie z Unii Europejskiej, bo żadne środowisko polityczne poważne takiego planu nie ma. Moje również. Jeżeli mamy jakieś napięcia z Unią Europejską, to wynikające z tego, że niektóre instytucje Unii Europejskiej, nie Unia Europejska, bo my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, tylko instytucje Unii Europejskiej, takie jak Komisja Europejska, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też uchwały, niektóre uchwały Parlamentu Europejskiego, wykraczają poza traktatowo przyznane im kompetencje. I to jest normalny spór, który się toczy również przed sądami o to, gdzie są te granice przed sądami krajowymi, a od w poniedziałku nawet przed TSUE w jednej konkretnej sprawie. I cała Europa się temu przygląda, bo rzeczywiście na coś się umówiliśmy, co jest, jaką część suwerenności oddajemy organom Unii Europejskiej. Umówiliśmy się na to razem w traktacie lizbońskim i w ustaleniach Rady Europejskiej. A tymczasem... Panie ministrze, przepraszam, że brutalnie przerywam. Musimy kończyć. Będzie ta kasa z Unii według pana, czy nie? Kasa. Oczywiście, że będzie. My wkładamy pieniądze do tej kasy, zarówno do budżetu europejskiego, jak i do KPO. I trudno sobie wyobrazić, żebyśmy też... I nam się to po prostu należy, tak? To się nam należy i nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby Polska tych pieniędzy nie otrzymała. Dziękuję bardzo. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.